Mile zaskoczeni. Przed wystawą mieliśmy pewne obawy, bo oczywiście nowa lokalizacja, zmiana miejsca zawsze wiąże się z pewnymi niespodziankami. Również wystawcy podchodzą z pewną dozą niepewności do zmian. Natomiast przewidywaliśmy, że tą wystawę odwiedzi blisko 30 tysięcy rolników na dzień dzisiejszy. Mogę śmiało powiedzieć, że z pewnością ta liczba została przekroczona. Natomiast dokładniejsze statystyki podamy już po wystawie, kiedy skonsultujemy się z sąsiadami, czyli z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, bo mimo, że te wystawy są obok siebie, jednak zwiedzający się przenikają, chcielibyśmy po prostu skonsultować i wtedy podamy przybliżoną liczbę zwiedzających. Zmiana lokalizacji i wybór tej lokalizacji oraz terminu wydaje mi się, że był udanym pomysłem. Zamysłem było to, żeby rolnicy przyjeżdżając w takie miejsce mogli obejrzeć wszystko, co jest potrzebne do wydajnego chowu bydła. Czyli od poletek pokazowych ze zbożami paszowymi oraz żytem, przez wystawę środków do produkcji roślinnej i zwierzęcej, pokazy maszyn do zbioru zielonek, aż po wystawę zwierząt hodowlanych. I uważamy, że zarówno termin, jak i lokalizacja okazała się bardzo trafiona. Frekwencję mamy bardzo dużą, pogodę równie piękną i wszystko się rzeczywiście udało.